Dzień dobry Państwu. Spotykamy się przy okazji obrad jury konkursu fotografii artystycznej Źródła. Stanowimy z Panem Markiem Noniewiczem. Dzień dobry. Moje nazwisko Maciej Szymanowicz. Stanowimy część jury konkursu. I chcielibyśmy się podzielić kilkoma uwagami dotyczącymi tego, co dzisiaj mogliśmy zobaczyć tutaj na sali podczas oceny. A było co oglądać. No właśnie. Prac przyszło dość dużo, a przede wszystkim chyba to, co nas najbardziej ucieszyło, to z całej Polski. Rzeczywiście tutaj dopisali uczestnicy i reprezentowali cały kraj. Ale też myślę, że warto podkreślić, i tu bym Ciebie o to przede wszystkim poprosił, o tą stronę taką techniczną. Jesteś praktykującym fotografem, który też... Bywasz, który też zajmuje się różnymi specjalnymi technikami, co szczególnie Ciebie uderzyło od strony właśnie tej technologicznej. No rzeczywiście dużo z tych technik, które cały czas przeżywają renesans, dużo z nich tutaj było obecne. Co cieszy, że są popularne, że znajdują się entuzjaści, którzy no właśnie, powiedziałbym, poszukują cały czas sposobu zastosowania tych technik. Żeby wymienić, mieliśmy cyanotypię, mieliśmy techniki litowe, mieliśmy ambrotyp, mieliśmy heliografiurę. O czymś zapomniałem. O gumie zapomniałaś. Oczywiście. Guma i antotypia. Tak, ale Źródła to bez wątpienia antotypia jedna z najstarszych technik. No właśnie, ale jak z takiej perspektywy historyka fotografii, specjalizującego się w dużej mierze w historii polskiej fotografii, zastanawia mnie, czy przy tym całym renesansie różnorakich technik, które no, królowały wiele dekad temu, dlaczego tak mało jest gumy? Guma przecież była koronną techniką dla wielu pokoleń twórców, no, szczególnie w pierwszej połowie XX wieku. Może jeszcze część autorów do tej gumy nie dojrzała, że też dlatego, że jest to technika dość wymagająca. A czy może jest też tak, że jeśli chodzi o to nasze środowisko piktorialistów przedwojennych, ono dzisiaj się cieszy taką niejednokrotnie dość złą sławą, że dość anachroniczne, że niespełniające, czy nie dotrzymujące kroku temu, co się działo w dwudziestoleciu w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych. Może to jest powód, że ta wydaje się nam bardzo wdzięczna i dająca ogromne możliwości technika była tak słabo obesłana na tym konkursie. Może rzeczywiście, chociaż tutaj gdyby tak było, rzeczywiście powinniśmy się cieszyć z tego, jak dużą świadomość mieliby użytkownicy, popularyzatorzy, ci, którzy te techniki współcześnie z nich korzystają. Bo dla mnie tutaj jest takim specyficznym fenomenem, wiesz, że jest bardzo dużo na przykład mokrego kolodionu, ta ambrotypia jest czymś, co tak często, może na naszym konkursie tutaj aż tak wiele ich nie przyszło, ambrotypów, ale mimo wszystko jak tak się ogląda to, co się dzisiaj dzieje, jest obecna. Jest bardzo obecna. A na przykład bromuleju, przetłoku, gumy, no nie ma. To prawda i tutaj znowuż wydaje mi się, że to wynika z wyższego stopnia wtajemniczenia i opanowania technologii. To by tłumaczyło na przykład, dlaczego tak licznie mimo wszystko reprezentowane na konkursie i popularne w ogóle są techniki takie jak cyanotypia. No właśnie, ale jest jakiś taki specyficzny fenomen, że te techniki, które odnoszą się, które powstały wraz z epoką mokrego kolodionu są szczególnie popularne, no bo mamy ambrotypię, która no, jest chyba tą techniką, która najczęściej się pojawia, a te wszystkie inne gdzieś tam odnoszące się do właśnie tych przetworzeń wysoce specjalistycznych, które stosowali piktorialiści, już tego nie ma. Ale też chyba z tych technik, które oparte są na mokrym kolodionie, nie wszystko jest w użyciu. Na przykład taka ferrotypia. Czy ty jako twórca spotykasz się z ferrotypami? Czy jeśli już coś jest na plaży, to raczej wcześniejszy daguerotyp? Tych daguerotypów aż tak dużo nie ma, powiedziałbym, że prawie w ogóle ich nie ma. Jeśli chodzi o ferrotyp, to tutaj znowuż ten wątek, myślę, jakiejś konsekwencji historycznej. Ambrotypia w tej klasycznej wersji bardziej popularna była tutaj u nas na kontynencie. Ferrotypia to z kolei kontynent amerykański. I tam ta technika, wydaje mi się, jest przynajmniej dzisiaj dużo bardziej powszechna i ciągle popularyzowana, choćby wspomnieć małżeństwo Ostermanów, które praktykują warsztaty w tej technice, popularyzując ją jednocześnie. A chciałbym cię zapytać jeszcze jako praktyka o jedną rzecz, bo to też mnie trochę uderza, że poszukując pewnego takiego często archaicznego elementu w tych różnych technikach, na przykład praktycznie nie sięga się do barwienia ręcznego. Czy ty widzisz takie powroty też, czy chęć jakieś podżyje, czy może jakieś pierwsze zwiastuny tego, że co po niektórzy fotografowie chcą powrócić również do tego dodatkowego elementu, który nadawał bardzo taki indywidualny wyraz tym odbitkom, nanoszenia barwy? To prawda, nie spotkałem się z tym współcześnie. Tak naprawdę kontynuatorem takich okołopiktorialnych, choć w zupełnie innym wydaniu fotografii i wykorzystania ich, to był Jan Saudek, który te zdjęcia swoje tam barwne. Tak, no właśnie, Jan Saudek jest dobrym przykładem takiego ręcznego wprowadzania. Ale właściwie po nim, może wiesz, tak bardzo był charakterystyczny i tak bardzo indywidualny, że jest nie do przeskoczenia, mówiąc kolokwialnie. Bo ja mam wrażenie, że te powroty do tych starych technik, one są też takie dość wybiórcze, pewne elementy są interesujące, tak, natomiast nie wszystkie elementy są tak do końca śledzone przez twórców. Tak na przykład, kiedy mamy daguerotypię, czy ktoś zastanawia się nad konsekwencją specyficznych sposobów oprawy, choćby daguerotypów w XIX wieku, czy właśnie nad tym wyrazem estetycznym, który był podbijany przez wprowadzanie barw do nich. Tych rzeczy nie ma, prawda? Wydaje się, że zostawiamy sobie czy twórcy głównie skupiają się na tych takich cechach medialnych fotografii, na tym, co jest związane z samą odbitką. Natomiast ten cały dodatkowy warsztat już gdzieś nie jest dla nas taki interesujący. Rozmawialiśmy wcześniej o renesansie i powrocie do pewnej tendencji mody związanej z tą techniką tutaj na naszym kontynencie, nawet jeszcze węziej patrząc w Polsce. Wydaje mi się, że ten okres powiedzmy trzy dekady jest jeszcze stosunkowo mimo wszystko krótki. Jest możliwy czas, gdzie te techniki czy te sposoby obrazowania jeszcze znajdą swoich entuzjastów. Tak, bo to byłoby ciekawe, gdyby korzystać, myślę, że mogłoby to dawać jakieś możliwości twórcze, a może okazało się to tylko ślepą uliczką, ale rzeczywiście jest tak, że z wielu aspektów nie korzystamy, że tylko pewne fragmenty są wyciągane z tej tradycji, które wydają się odpowiednie do dzisiejszej kultury. Ale chciałem jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, która muszę przyznać, że mnie bardzo mocno uderza i do końca nie akceptuję tego faktu, a mianowicie, że tematy prac, które pojawiają się, są bardzo tradycyjne. Dlaczego współcześni fotografowie zajmujący się, czy wykorzystujący w swojej praktyce twórczej te stare techniki też wykorzystują, nazwijmy to, stare tematy? Chcąc usprawiedliwić, powiedziałbym, że to od przywiązania do tradycji. Choć nie do końca mnie samego przekonuje. Brakowało mi rzeczywiście w zestawach zdjęć, które zostały nadesłane na konkurs Źródła, czegoś, co wykraczałoby, tak jak wspomniałeś, poza takie klasyczne zastosowanie konkretnych technik, które byłyby przy tym też wyrazem takiego autentycznego poszukiwania czegoś poza przyjemnością samej techniki. No właśnie, w takich, można by powiedzieć, historii polskiej krytyki, oceny różnych prac, czymś takim negatywnym zawsze, jak krytyk miał całkowicie pokazać pewną wsteczność, archaiczność jakiegoś autora, to się mówiło, no dobrze, on fotografuje wierzbę nad Ruczajem. I mam takie wrażenie, że te wierzby nad Ruczajem cały czas są z nami. I to jest ten taki zasadniczy tutaj problem, że strasznie trudno, sięgając po stare techniki, wyrwać się również ze starej tematyki. Dla mnie to jest taka rzecz, którą przede wszystkim powinni autorzy dzisiaj przepracować. To jest taka ogólna uwaga, która mi się narzuca po przejrzeniu całości materiału, który został nadesłany na konkurs. I właśnie chciałem zapytać, czy Ciebie może jakieś inne rzeczy tak szczególnie uderzają, czy też akurat ten aspekt jest taki najmocniej doskwierający, kiedy patrzymy na tego rodzaju pracę? Przyznam się szczerze, że nie znajduję jakby nic innego poza tym, o czym już wspomniałeś i z czym się z Tobą zgadzam. Tutaj z jednej strony jakby ten brnięcie w taki schemat tematów i powielanie pewnych tematów. I drugie co, to brakuje mi jakby też większego udziału innych tych technik. Aczkolwiek cieszę się, że zauważyłem antotypię, która aż tak często nie jest obecna na tego typu konkursach, choćby z tego względu, że nie jest techniką trwałą. To mnie w sumie szczególnie cieszy, bo to taka lekcja pokory wobec medium, gdzie autor ma świadomość, przysyłając zdjęcie, że one poprzez to oglądanie stopniowo zaczynają się zużywać. Jeszcze jedno takie pytanie odnośnie tych technik, które tutaj mamy, odnośnie samej barwy. Już nie tej barwy, która by jakimś takim gestem manualnym była nanoszona przez autorów, ale mamy różnego rodzaju techniki, które umożliwiają wprowadzenie wielobarwnego obrazu. Tu tego praktycznie nie ma. Mamy w gruncie rzeczy do czynienia z monochromami. Są to obrazy, które są w różnych tonacjach, no ale takiej wypowiedzi, powiedziałbym, która opiera się o przynajmniej zestaw, jakiejś takiej szerszą paletę barw, praktycznie nie mamy. Czy to jest taki element, myślisz, który jest no, też takim charakterystycznym rysem tego współczesnego posługiwania się technikami nietypowymi, nazwijmy to tak, tymi technikami, które dzisiaj tu oglądaliśmy? Wydaje mi się, że tak, wiesz, wydaje mi się, że to może być tak, że ci, którzy sięgają po te techniki szlachetne, techniki historyczne, w jakimś stopniu, myślę, mogą uciekać od tego łatwego, takiego kolorowego mimo wszystko świata i stąd ta tendencja do tych takich monochromatycznych barw. No bo w gruncie rzeczy, jak sobie przypomnimy na przykład takie teksty z dwudziestolecia międzywojennego, na przykład takiego klasycznego Henryka Mikolasza, wybitnego polskiego twórcy, no to on właśnie podkreśla tą swobodę, którą dają techniki szlachetne do tworzenia obrazów barwnych, gdzie można z całkowitą wolnością tworzyć choćby, tak jak malarz mówił, na przykład martwe natury, tak? Gdzie owszem owoce pomarańczy zostawiano jako pomarańczowe, ale na przykład dzbanek czy butelka raz mogła być zielona, raz żółta, zależnie od tego, jaka była potrzeba, tak? I to traktowano jako jedną z, no powiedziałbym, takich najsilniejszych, takich największych plusów stojących za tymi technikami, że oto są one całkowicie wolne, a fotograf może być kreatorem rzeczywistości w 100%. A dzisiaj z tego fotografowie świadomie rezygnują, w zasadzie trzymając się pewnej monochromatyczności. Jak tego rodzaju techniki, to jednak w jednym odcieniu. Zaryzykowałbym, znaczy nie do końca się z Tobą zgodzę z tym, czy rzeczywiście jakby jest to wyraz świadomości, czy nie jednak jest jest tak, że jakby cały czas autorzy, niektórzy bardziej doskonale opanowawszy warsztat, mimo wszystko jakby pewnych umiejętności jeszcze nie posiedli. Ale czy to nie jest, bo ja mam wrażenie takie, że jest takie poczucie, że jak jest monochromatyczny obraz, to jest bardziej szlachetny. Jeśli robię fotografię, która nie jest fotografią cyfrową, no to chcę robić ją szlachetną, a szlachetna będzie tylko monochromatyczna. Czy to nie jest taki jakiś rodzaj naszego myślenia takimi kategoriami czysto współczesnymi, że jeśli sięgamy do starej techniki, to po to, żeby uszlachetnić fotografię i wtedy chcemy mieć monochromatyczność. To jest, mam wrażenie, trochę tak, jak myślimy o zabytkach sztuki starożytnej, to myślimy o tym, że są piękne, monumentalne, monochromatyczne w kolorze kamienia obiekty. One w rzeczywistości były przecież pomalowane, ale dzisiaj nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Nawet nikt by sobie nie wyobraża tego, że gdyby robić jakiś remont, renowację jakiegoś obiektu starożytnego, żeby nadać pierwotną kolorystykę. Bo to nie jest szlachetne, a przecież starożytność jest pewnym synonimem szlachetności. I czy tutaj trochę też tak nie jest, że te stare techniki będące pewnym synonimem szlachetności, jakby odbieramy im tą barwność, tak? Autorzy nie pochylają się nad tą barwą, bo uznają, że jednak ona nie będzie spełniała, czy będzie psuła może efekt. Może tak. Miejmy nadzieję, że może teraz autorzy, wysłuchawszy naszej rozmowy, skierują swoją aktywność w te obszary i może podejmą takie eksperymenty, o czym może przekonamy się za jakiś czas. Byłoby to bardzo miłe, gdyby na kolejnym konkursie w Wągrowcu pojawiły się kolejne po prostu prace, jeszcze bardziej rozwijające ten warsztat. Ale ja jeszcze na koniec chciałem Ciebie zapytać o dwie prace, które zyskały Grand Prix autorstwa Dominika Paździora, które wybijają się chyba z całości zestawu, który oglądaliśmy. I znowu właśnie odwołując się do Twojej fotograficzności, do Twojego zmysłu fotograficznego, poprosiłbym Ciebie o komentarz. No. Między wierszami już troszkę o tym powiedzieliśmy. Jeśli teraz Państwo będziecie oglądać te zdjęcia, to okaże się, że one jakby jest to ten rodzaj fotografii, który troszkę wykracza już poza takie tradycyjne użycie danej techniki, czy to cyanotypii, czy to techniki litowej, gdzie ten jakby idzie w kierunku jakichś takich poszukiwań, tu w przypadku cyanotypii odwołujących się może nawet do jakiejś awangardy i takiego nie do końca oczywistego. Uwielbiam takie obrazy, w których potrzebuję chwili, zanim odnajdę ślad rzeczywistości na tego typu pracy. Tak przynajmniej dla mnie odczytuję te prace, które otrzymały Grand Prix. To myślę, że to taki doskonały moment na postawienie kropki w naszej dyskusji, bo rzeczywiście warto się zatrzymać przy tych pracach, które zyskały Grand Prix. No i oczywiście bardzo zachęcamy do obejrzenia pozostałych, bo myślę, że mamy tutaj naprawdę nietuzinkowy zestaw prac, które wyłamują się z tej takiej codzienności, tego co oglądamy na wystawach. W tym to ogromny urok i myślę, że chyba nie należy na tę pracę patrzeć jako na jakiś tylko i wyłącznie zestaw archaicznych technik, a warto na to popatrzeć po prostu jako na współczesne dzieła sztuki, które poszukują jakichś takich nowych dróg, które dają nam troszeczkę inne spojrzenie na rzeczywistość niż ta fotografia, z którą na co dzień przebywamy. Wydaje mi się, że to jest też moment, żebyśmy podziękowali tutaj inicjatorowi Lechowi Szymanowskiemu, który wziął na siebie trud i wpadł na pomysł, żeby zorganizować taki konkurs i żeby umożliwić nam jako jurorom też realny kontakt z tymi pracami, bo to myślę jest niezwykle ważne, że oceniając je, mieliśmy je rzeczywiście przed sobą i mogliśmy się im z tak bliska i uważnie przyjrzeć. Tak, to jest taka duża przyjemność kontaktu z odbitką, która posiada ten charakter taki manualny, nad którą autor musiał się bezpośrednio pochylić. W dzisiejszych czasach to rzeczywiście daje dużą radość, kiedy mamy do czynienia z różnymi powierzchniami papieru. Prawda? To jest pewien taki powrót do tego, na czym się wychowywaliśmy w gruncie rzeczy.